Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności o jakiej porze słuchasz, czy też oglądasz ten podcast. Pozwól, że zatrzymamy się przed przejściem do dzisiejszej historii. Generalnie to co chciałbym powiedzieć, to dziękuję za wszystkie komentarze, wyświetlenia, łapki, udostępnienia, czy też subskrypcje kanału. Wiele to dla mnie znaczy i daje siły do działania dalej. W zasadzie zamierzam formę podcastu nieco udoskonalić, co zacząłem już wplatać w poprzednich spotkaniach. Po prostu zamierzam podejść w bardziej opowiadanie niż przekazywanie informacji. W zasadzie nic wielkiego z tytułu treści się po prostu nie zmieni. Nadal będę przedstawiał tu po prostu historię z dreszczykiem i przedstawiał ich fakty. Po prostu będę chciał nieco bardziej ubarwić tą treść, ale nie odczujecie tego aż tak bardzo, a już na pewno nie odczujecie tego negatywnie. Ale dobrze. Po tym troszkę dłuższym wstępie niż zazwyczaj, który na szczęście dobiega końca, przejdźmy do tego, co w tym filmie najważniejsze. Mroczna historia. Dziś po Elżbiecie Batory w poprzednim podcaście zajmiemy się innym mordercą. Nieco bardziej na zachód. No, w zasadzie bardziej niż nieco. Zawitamy ponownie, jak w przypadku m.in. Teda Bundy'ego, do kraju wujka Sama, tak idealizowanych przez wielu w Stanach Zjednoczonych. Zajmiemy się ulubieńcem jazzu i katem, czy też w niektórych polskich źródłach siekiernikiem z Nowego Orleanu. Pozwólcie jednak, że ja zostanę raczej przy określeniu kat, bo brzmi dla mnie po prostu trochę normalniej. Natomiast w oryginale, czy po angielsku, jest to X-Men from New Orleans. Jednak zacznijmy tę historię od początku. Był 19 marca 1919 roku. Cały Nowy Orlean, wszystkie lokale, domy, restauracje rozbrzmiały głośnym jazzem. Nasza dzisiejsza historia zaczyna się jednak rok wcześniej. Wówczas to policjanci z Nowego Orleanu po raz pierwszy zetknęli się z brutalnym morderstwem, jakiego jeszcze wcześniej nie widzieli. Wszystko zaczęło się pewnego feralnego dnia. Pewien nowoorleański fryzjer nazwiskiem Henry Maggio właśnie otrzymał wezwanie do wojska. Był 22 maja 1918 roku i wszyscy koncentrowali się na I wojnie światowej, która na szczęście dla świata skończyła się kilka miesięcy później. Andrew nie bardzo chciał iść na wojnę, więc wyszedł tamtej nocy, żeby się napić. Kiedy tuż przed drugą nad ranem wrócił do mieszkania, które dzielił ze swoim bratem Jake'iem, ogarnęło go przeczucie, że stało się tam coś strasznego. Jednak w tamtym momencie, z powodu ilości wypitego alkoholu, nie był za bardzo w stanie skupić się na czymkolwiek, czego później bardzo żałował. Wezwanie do wojska wydawało się być niczym w porównaniu z tym, czego miał doświadczyć tamtej nocy. Pokoje Jake'a oraz Andrew przylegały do pomieszczeń zamieszkiwanych przez ich brata, Josefa, oraz jego żonę, Catherine. Jak podają źródła, rankiem 23 maja Jake Maggio obudził się około godziny 4. Zdał sobie sprawę, że zbudziły go dobiegające ze ściany odgłosy przypominające jęki. Dochodziły one z pokoju, w którym spali Josef i jego żona. Jake wstał i zapukał w ścianę, aby sprawdzić, czy wszystko u nich w porządku. Jednak nie było żadnej odpowiedzi. Zapukał więc jeszcze raz, tym razem mocniej. I tym razem jednak bez odpowiedzi. Zmartwiony próbował obudzić Andrew, jednak nie było to łatwe, gdyż ten był zbyt zamroczony wypitym alkoholem. Gdy w końcu mu się udało, wspólnie udali się na zwiady. Przy tylnym wyjściu do budynku znaleźli ślady włamania. Z drzwi wyrwano jedną z desek, która leżała teraz na podłodze obok narzędzia, którym tego dokonano. Weszli do środka, przeszli przez kuchnię, minęli łazienkę i skierowali się w stronę pokoju Josefa. Ujrzeli go leżącego na łóżku z nogami ułożonymi na boku, a Katrin leżała częściowo na nim. Kiedy Josef zobaczył braci, próbował wstać, ale był tak słaby, że spadł z łóżka. Podbiegli do niego i odkryli, że na głowie miał głębokie rany cięte. Właściwie to cudem było, że nadal żył. Katrin była martwa. Leżała w kałuży krwi. Natychmiast wezwali policję.
Jako pierwszy na miejsce przyjął kapral Arthur Hattenor, jeszcze przed przybyciem karetki. Niestety było już za późno. Josef Maggio także zmarł. Kiedy Hattenor oczekiwał na wsparcie, przesłuchał braci ofiary, a następnie rozejrzał się po domu. Nazajutrz lokalna prasa opublikowała reportaż dotyczący zdarzenia, które miało miejsce w domu rodziny Maggio, łącznie z fotografami miejsca zbrodni, czyli sypialni. Josef i Catherine byli małżeństwem od 15 lat. Prowadzili niewielki sklepik oraz bufet na rogu ulic Upper Line i Magnolia. Śledztwo policji wskazywało na podwójne morderstwo dokonane z zimną krwią. W czasie oględzin na miejscu zbrodni śledczy odkrył leżącą na podłodze łazienki stertę męskich ubrań. W wannie natomiast zauważył siekierę. Wyglądało na to, że została wyczyszczona ze śladów, chociaż niezbyt dokładnie, ponieważ na jej ostrzu oraz na brzegach wanny nadal widoczne były pojedyncze krople krwi. W sypialni śledczy dokonał kolejnego odkrycia. Na łóżku pośród krwi leżała brzytwa. Dokładnie taka, jakiej używali fryzjerzy. Napastnik najprawdopodobniej dostał się do domu, wyłamując deskę w jego drzwiach kuchennych. Następnie morderca udał się prosto do sypialni. Uderzył panią Maggio siekierą w głowę, a następnie użył brytwy, aby podciąć jej gardło, prawie odcinając w ten sposób głowę. Josefa Maggio uderzył tą samą siekierą. Ponieważ Josef leżał na łóżku przygnieciony ciałem żony, mogło wydawać się, że został uderzony jako drugi. Jednak biorąc pod uwagę pozycję Catherine na nim, mogło też być zupełnie na odwrót. Trudno było dokładnie określić, co się tam stało. Kiedy na miejsce przybył koroner, stwierdził, że zgon Catherine prawdopodobnie nastąpił kilka godzin wcześniej, między 2 a 3 nad ranem. Gdy wynoszono z domu zwłoki ofiar, na zewnątrz zebrał się spory tłum gapiów. Kobieta, która mieszkała nieopodal, wyszła z domu, aby powiedzieć śledczym, że we wczesnych godzinach porannych widziała na zewnątrz Andrew. Jack i Andrew zostali zebrani na przesłuchanie. Przysięgali, że byli niewinni, ale i tak ich aresztowano. Wtedy policjanci odkryli, że brytwa, której użyto do podcięcia gardeł ofiar, należała do Andrew. Jeden jego z pracowników rzekomo widział, jak Andrew zabierał ją tamtego dnia ze swojego salonu fryzjerskiego. Widocznie zdenerwowany. Andrew przyznał, że przyniósł ją do domu w celu naprawy. Sprawy źle dla niego wyglądały. Znalazło się 2 świadków oraz ważny dowód, który wskazywał na niego jako na sprawcę. 26 maja, 2 dni po jego aresztowaniu, udzielił wywiadu lokalnej gazecie, żaląc się, jak wiele wycierpiał w czasie pobytu w areszcie. To okropne zostać oskarżonemu o zabójstwo własnego brata, kiedy twoje serce jest załamane przez jego śmierć i kiedy za chwilę masz ruszyć na wojnę. Bardzo dużo piłem. Byłem zbyt pijany, aby móc usłyszeć jakiekolwiek dźwięki za ścianą. Mimo że nie wspomniał o tym wcześniej, zeznał, że około 1:30 rano zauważył mężczyznę idącego w stronę domu jego brata. Jednak policjanci mu nie wierzyli. W domu znaleziono otwarty sejf, co wskazywało na motyw kradzieży. Jednak nikt nie wziął pieniędzy spod poduszki Josefa ani z szafek. W biżuterii Catherine także nikt nie ruszył. Znaleziono tylko pusty sejf. Bracia powiedzieli, że Josef zawsze trzymał sejf zamknięty, jednak nie było śladów wskazujących na to, że jego drzwi zostały otworzone siłą. Śledczy ustalili, że siekiera należała do ofiar. Uważano także, że morderca musiał dobrze znać okolice domu. Koroner dokładnie zbadał rany denatów. W przypadku Josefa to uderzenie siekierą uznano za przyczynę śmierci, ponieważ wywołały pęknięcie czaszki. Jednak u Catherine przyczyną zgonu było bardzo szerokie rozcięcie szyi, które sprawiło, że się wykrwawiła. Kilka dni po tym, jak znaleziono ciała, Andrew został zwolniony z więzienia. Mimo świadków, którzy znali na jego niekorzyść, nie było wystarczających dowodów przeciwko niemu, a wkrótce nowe znalezisko miało wskazać na innego podejrzanego, takiego, który już wcześniej wywiódł policję w pole. Co jednak jest dość ciekawym aspektem przy tym morderstwie, toż fakt, że w niedalekiej odległości od małego sklepiku spożywczego, gdzie zamordowano państwa Maggio, śledczy natknęli się na dziwną wiadomość zapisaną za pomocą kredy na chodniku. Pani Maggio nie pójdzie dzisiaj spać, tak jak pani Tony. Dokładnie skupiona na treści wiadomości.
pismo przypominało dziecięce, co wydawało się być ważną wskazówką, ale w tamtym momencie nikt nie wiedział, co dalej z tym zrobić. Niektórzy twierdzili, że napisał to wspólnik, aby po prostu ostrzec mordercę, że pani Maggio będzie czuwać. Po dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie w końcu zauważono możliwe wspólne ogniwo, wiążące wcześniejsze zbrodnie, których dokonano w tamtej okolicy. Właśnie, wcześniejsze. Bo w 1911 roku, 7 lat wcześniej, zdarzyły się dwa lub trzy inne okrutne morderstwa dokonane przy użyciu siekiery. Ofiarami byli właściciele sklepików spożywczych o włoskim pochodzeniu. Ponieważ wszystkie ofiary posiadały własne sklepy spożywcze, miały włoskie korzenie, umarły w łóżkach i zostały zabite siekierą po włamaniu przez wyrwanie deski w tylnych drzwiach ich domów, wydawało się to po prostu logiczne, że mogła to zrobić ta sama osoba. Chociaż żadna z tych spraw nie została nigdy rozwiązana. Śledczy oczywiście skupili się na nazwisku, które zapisano w tajemniczych wiadomościach, aby dostrzec jakieś powiązanie. Według danych z tamtego okresu pierwsza ofiara nazywała się Crudy, bez żony. Druga Rosetti, zabity z żoną. A trzecia Shyamra, także zabity z żoną. Imię ostatniego z wymienionych mężczyzn miało Tony, więc policjanci zastanawiali się, czy nie miało to związku z panią Tony. Z wiadomości. Być może to kobiety, a nie mężczyźni, byli głównymi celami mordercy. Jak można było się spodziewać, szczególnie w tamtych czasach, nie trwało długo, zanim ludzie ze społeczności włoskiej zaczęli mówić o możliwych porachunkach mafijnych. Ofiary miały włoskie pochodzenie i być może nie płaciły swoich długów. Być może pożyczyli pieniądze od mafii, a potem nie byli w stanie oddać zaległości. A mafia była przecież znana z dawania ludziom nauczek za taką arogancję. Kilkoro włoskich mieszkańców Nowego Orleanu poprosiło o ochronę policji. Niektórzy napomykali coś o organizacji zwanej Czarną Ręką, o której być może kiedyś też powiem na podcaście. Gałęzią mafii, która mogła w 1911 roku być odpowiedzialna za wiele zabójstw. W tamtym czasie Nowy Orlean był zdominowany przez zorganizowaną przestępczość. W roku 1890 grupa zabójców wynajętych przez mafię miała zastrzelić ówczesnego szefa policji, Davida Hennessy. Podobno aresztował on ich przywódcę i groził ujawnieniem innych członków tej organizacji przestępczej. Na to mafia oczywiście nie mogła sobie pozwolić. Co prawda podejrzani o dokonanie tamtego morderstwa zostali aresztowani, jednak sędziowie biorący udział w ich procesach sądowych zostali albo zastraszeni, albo przekupieni, więc każdy z tych ludzi pozostał bezkarny. Mieszkańcy Nowego Orleanu byli wściekli. Zebrali się razem i ruszyli do więzienia, aby znaleźć i dokonać linczu na 11 mężczyznach, którzy, jak uważano, byli odpowiedzialni za popełnienie tamtej zbrodni. Zrobiono to po to, aby przeciwstawić się zorganizowanej przestępczości, a nie żeby zemścić się na konkretnych ludziach. Mieszkańcy miasta mieli dość bycia rozstawionymi po kątach i tego, że wybrane przez nich władze były zagrożone oraz skorumpowane. Jednak w 1911 roku zorganizowana przestępczość nadal istniała, a Czarna Ręka nadal rządziła z ukrycia. Zostali tak nazywani, ponieważ ci, którzy sprzeciwiali się ich żądaniom, otrzymywali wiadomości z czarnym odciskiem dłoni, który miał ostrzec ich przed strasznymi konsekwencjami. Wielu Włochów miało oddawać tej grupie przestępczej część swoich zarobków, a jeśli nie chcieli tego robić, byli ciągle zastraszani, a nawet mordowani. Wierzono, że Czarna Ręka oferowała swoiste kursy zabijania dla tych, którzy przysięgli im swoją lojalność. Tam uczyli się zastraszać ludzi. Ponieważ zabójstwo małżeństwa Maggio bardzo przypominało serię morderstw z 1911 roku, wierzono, że mogła stać za nim właśnie mafia. A z każdym kolejnym zabójstwem wierzono w to coraz bardziej. Minęły dwa tygodnie od dnia, kiedy zabito państwo Maggio, więc nastroje w mieście powoli się uspokoiły. 6 czerwca niejaki John Zanka przyjechał z dostawą pieczywa do swojego klienta, właściciela sklepu spożywczego,
Luisa Bezumera. Jednak na miejscu został sklep zamknięty. To było dziwne. 59-letni pan Bezumer z pochodzenia, co może być dla nas ciekawe, Polak. Zawsze wcześnie wstawał i oczekiwał na dostawę pieczywa. Zamka poszedł do bocznych drzwi i zapukał. Usłyszał, że w środku ktoś był, więc odetchnął z ulgą. Wtedy Bezumer otworzył drzwi, a Zanka dostrzegł, że jego twarz była pokryta krwią. Bezumer powiedział, że ktoś go zaatakował i wskazał drżącą dłonią na sypialnię. Zanka wszedł do środka i zobaczył żonę swojego klienta, a raczej kochankę, jak się później okazało, leżącą na łóżku i przykrytą zakrojoną pościelą. Miała dużą ranę głowy, a na podłodze pokoju znajdowały się krwawe ślady stóp. Zanka chciał zawiadomić policję, ale Bezumer próbował go powstrzymać, prosząc o wezwanie jego prywatnego lekarza. Jednak Zanka zadzwonił na policję oraz poprosił o przyjazd karetki dla obu ofiar. I tym razem śledczy odkryli, że sprawca zdania wszedł do domu po wyłamaniu deski w tylnych drzwiach oraz że narzędziem zbrodni była zardzewiała siekiera. Należała do właściciela domu i znaleziono ją w łazience. Jednak Bezumer nie był Włochem i mieszkał w mieście zaledwie od 3 miesięcy. Pomimo tego, że był przytomny, nie był w stanie podać ani opisu sprawcy, ani samego zdarzenia. Druga ofiara, Anna Harriet Lowe, została zabrana do szpitala. Podejrzenia padły na czarnoskórego mężczyznę, który pracował u Bezumera przez ostatni tydzień. Został aresztowany, jednak po przesłuchaniu go wypuszczono. Anna, zanim umarła z powodu otrzymanych ran, była w stanie podać kilka różnych wersji tego, co się tamtej nocy stało. Najpierw powiedziała, że zaatakował ją tajemniczy mulat, potem zmieniła zeznanie i oskarżyła Bezumera o uderzenie jej siekierą oraz bycie częścią niemieckiego spisku. W jej mniemaniu miał być szpiegiem. W tamtych czasach było to dosyć wiarygodnym oskarżeniem. Prasa rozpisywała się, że w domu Bezumera znaleziono skrzynie wypełnione tajnymi dokumentami. Że jego sklep spożywczy mógł być jedynie przykrywką oraz że miał w swoim posiadaniu listy napisane po niemiecku, rosyjsku i w języku nowohebrajskim. Znaleziono także narkotyki, a sąsiad powiedział, że oboje z żoną byli narkomanami. Do śledztwa dołączyły władze federalne, a lokalna policja zastanawiała się, czy skłócona z Bezumerem kochanka przypadkiem nie chciała mu po prostu zrobić na złość, oskarżając go. Gdy Bezumer wyszedł ze szpitala, przyznał, że Anna nie była jego żoną, mimo że z nią mieszkał. Wtedy poprosił o możliwość wzięcia udziału w śledztwie. To wzbudziło jeszcze więcej podejrzeń, ponieważ Bezumer był sprzedawcą, a nie oficerem policji. Było jasne, że chciał coś ukryć. Zaczęto zastanawiać się, czy tamten atak nie wynikał z jakiejś domowej sprzeczki, a Bezumer tylko wymyślił całą historię o tajemniczym napastniku. Mimo że już w tamtych czasach używano odcisków palców jako dowodów, nikt nie zjął ich z domu Bezumera, czy nawet rodziny Maggio. Nie wiadomo, co się stało z zakrojonymi śladami stóp, chociaż oboje, Lowe i Bezumer, twierdzili, że chodzili po pokoju po tym, jak zostali napadnięci. Bezumer został oskarżony o morderstwo, jednak z pewnością nie był katem z Nowego Orleanu. Jak jednak wiemy, od dawna już wiadomo, że seryjni mordercy w przerwach pomiędzy morderstwami są całkowicie normalni. Dlatego też w 1886 roku szkocki pisarz Robert Louis Stevenson opublikował opowieść o pewnym uczciwym człowieku, który zażywa eliksir zmieniającego w szaleńca. Zainspirowana snem opowieść ukazuje ataki potwora. Nikt nie podejrzewa doktora Jekylla, który tak naprawdę jest winny, ponieważ dla wszystkich jawi się on jako zupełnie normalny człowiek. Ta krótka opowieść wywoła międzynarodową sensację, a nawet teraz, ponad wiek później, śledczy traktują ją jako swego rodzaju przesłankę, gdy próbują opisać kogoś, kto wydaje się funkcjonować w ramach dwóch zupełnie innych osobowości, dobrej i złej. Słyszeli o tym także policjanci w Nowym Orleanie. Detektyw Joseph D'Antonio, który prowadził śledztwo w sprawach morderstw dokonanych siekierą w 1911 roku, kiedy poszedł na emeryturę, w jednym ze swoich wywiadów do prasy powiedział: badający różnorakie zbrodnie odkryli, że przestępca o podwójnej osobowości może być szanowanym, przestrzegającym prawa obywatelem, który nagle otrzymuje impuls zabijania, którego musi słuchać. Można to pociągnąć po prostu pod jakąś swoistą bestię, która może się w każdym z nas obudzić. Ale
tu więcej możecie posłuchać w pierwszym podcaście o zjawisku seryjnego mordercy. Według D'Antonia jednak morderstwa, które badał w przeszłości, łączyły się z tymi, które miały miejsce wtedy, w 1917 roku. Wierzył, że człowiek, który ich dokonał, mógł żyć normalnie przez całą dekadę, a potem nagle otrzymać impuls do zabijania. Dla zwykłych ludzi taka wypowiedź znaczyła nie mniej, nie więcej, jak to, że morderca był praktycznie niewidzialny, żył i pracował wśród swoich potencjalnych ofiar i nikt nie mógł go dostrzec. W zasadzie było coś prawie niemożliwego w jego umiejętności pojawienia się i znikania z miejsc zbrodni, a także w tym, że nawet ofiary, które go widziały, nie potrafiły go opisać. Niemożliwe było przecież złapanie i aresztowanie ciemnej, zbliżającej się postaci. Więc Kat albo był istotą nadprzyrodzoną, albo niezwykle po prostu inteligentnym psychopatą. Kat nie pokazał się ponownie do samego końca roku. Nowy Orlean w końcu wrócił do normalnego życia. Miały miesiące, a po Kacie nie było ani śladu. Ludzie zastanawiali się, czy po prostu opuścił ich miasto, czy jego morderczy plan został już wypełniony. Pierwsza wojna światowa właśnie się skończyła, więc myśli ludzi były pochłonięte zupełnie czymś innym. Już niedługo mieli się jednak przekonać, że ich nadzieje na to, że morderca zniknął, były zbyt pochopne. Jednak w tej sytuacji uważano, że to już koniec tego wszystkiego. To jednak była bardzo zgubna nadzieja. Koszmar powrócił w poniedziałek 10 marca 1919 roku. Jak tym razem w Gretna, dzielnicy imigrantów. Z domu na skrzyżowaniu ulicy Jefferson i Second dobiegały krzyki. Jeden z sąsiadów, Lorlando Giordano, pobiegł tam i zastał okropną scenę. W gazetach napisano, że to klienci sklepu spożywczego, para dzieciaków, którzy znaleźli ofiarę oraz że nie było żadnych krzyków. Pani Rosie Cortimigla, mocno zraniona, trzymała w ramionach martwe dwuletnie dziecko. Swoją córkę Mary. Jej mąż Charles leżał w kałużu krwi na podłodze. Rosie powiedziała, że zostali zaatakowani podczas snu. Jej martwe dziecko spało w jej ramionach i zostało zabite jednym ciosem w tył głowy. Mimo że Charles smocował się z napastnikiem, sąsiedzi zeznali, że niczego nie słyszeli. Policja przeszukała dom oraz jego najbliższą okolicę, jednak nie znaleziono żadnych dowodów. Natomiast tak jak zawsze, w drzwiach kuchennych wyłamano deskę i wydawało się, że sprawca użył sobie stos drewna, aby łatwiej przejść przez płot. Później policja szukała odcisków palców, jednak nic nie znaleziono. Pod kuchennym progiem zlokalizowano zakrwawioną siekierę. Pieniądze, które właściciele trzymali w sypialni, nadal tam były, więc rabunek nie był motywem. Koroner twierdził, że zdarzenie musiało być aktem szaleńca. Gdy Rosie doszła do siebie po ataku, a miała m.in. 5 ran ciętych głowy, dała policji podejrzanego. Frank oraz Lorlando Giordano, ojciec i syn, którzy byli rywalami biznesowymi jej męża, Charlesa, zostali aresztowani. Co ciekawe, Lorlando był osobą, która pierwsza przyszła na pomoc sąsiadowi. Charles powiedział, że zaatakował go biały mężczyzna i podał nazwisko Frank Giordano. Niektóre źródła twierdzą, że podważył zeznania swojej żony, a nawet zostawił ją z tego powodu. Inne źródła podają, że zmarł podczas pobytu w szpitalu. Jednak zeznania Rosie okazały się być na tyle przekonujące, że obaj mężczyźni zostali skazani. Mimo że ważący prawie 150 kg Frank nie mógłby zmieścić się w dziurze zrobionej w kuchennych drzwiach, a Charles, jeśli faktycznie wtedy nadal żył, nie był w stanie zidentyfikować go jako swojego napastnika. Jeden ze świadków twierdził nawet, że Rosie bezpośrednio po ataku powiedziała, że napaści dokonał jej własny mąż. Ale było jasne, że nie mógł sam sobie zadać takich ran, jakie miał. W końcu Frank otrzymał wyrok śmierci, a jego syn dożywotnie więzienie. Jeszcze na początku trwania śledztwa zaczął się inny incydent, który mógł być powiązany z serią ataków. Trzy dni po napaści na rodzinę wydawca Times Picayune otrzymał list, który mógł powiązać Kata z innymi niewyjaśnionymi morderstwami. Kluczowa była tu inna historia, o której już nawet opowiedziałem na podcaście, a w zasadzie nawet dwie, o których mówiłem. Kuba Rozpruwacz,
też Zodiac Killer. Chcieli, żeby było o niej głośno poprzez listy pisane do prasy. Wydawało się, że Katz z Nowego Orleanu także chciał iść tą drogą i aby było o nim głośno z tego powodu. List jest zapisany w oryginale w książce autorstwa Talant, Gumbo Yaya oraz Julie Simon, The X-Men's Jazz. Poniżej daty. Piekło, 13 marca 1919 roku napisano w nim. Szanowny śmiertelniku, nigdy mnie nie złapali i nigdy nie złapią. Nigdy mnie nie widzieli, bo jestem niewidzialny. Tak jak eter otaczający waszą ziemię. Nie jestem istotą ludzką, ale duchem. Upadłym demonem z najgorętszego piekła. Jestem tym, którego wy, Orlańczycy i wasza głupia policja nazywacie katem. Kiedy uznam za słuszne, znowu przyjdę i zabiorę kolejne ofiary. Tylko ja wiem, kim one będą. Nie zostawię żadnej wskazówki poza moją zakrojoną siekierą, wysmarowaną krwią i mózgami tych, których wyślę na dół, aby dotrzymali mi towarzystwa. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć policji, aby mnie nie drażnili. Oczywiście jestem rozsądnym duchem. Nie winię ich za to, w jaki sposób prowadzili swoje śledztwo w przeszłości. Tak naprawdę byli tak kompletnie głupi, że rozbawili nie tylko mnie, ale także jego szatańską mość. Franciszka, Józefa i tym podobnym. Jak powiedziano, powiedz im, żeby uważali. Nie pozwól im odkryć, czym jestem, ponieważ lepiej, żeby nigdy się nie urodzili, niż żeby poznali gniew kata. Nie widzę, aby była potrzeba takiego ostrzeżenia, bo jestem pewien, że policja będzie zawsze mnie unikać tak, jak to robili w przeszłości. Są mądrzy i wiedzą, jak trzymać się z dala od kłopotów. Niewątpliwie wy, Orleanczycy, myślicie o mnie jako o najokrutniejszym mordercy, którym jestem, ale mógłbym być jeszcze gorszy, jeżeli bym tylko chciał. Gdybym chciał, mógłbym odwiedzać wasze miasto każdej nocy. Zgodnie z moją wolą mógłbym uśmiercić tysiące waszych najlepszych obywateli, gdyż jestem w bliskim związku z aniołem śmierci. Żeby być dokładnym, o 12:15 czasu ziemskiego, następną czwartkową noc zamierzam nawiedzić Nowy Orlean ponownie. W mojej nieskończonej litości dam wam pełną propozycję. Oto ona. Bardzo lubię jazz. I przysięgam na wszystkie diabły w piekle, że oszczędzę każdą osobę, w której domu zaprzy muzyka jazzowa o porze, o której wspomniałem. Jeżeli każdy z was puści taką muzykę, no cóż, tym lepiej dla was, ludzie. Jedna rzecz jest pewna, jeśli ktoś nie puści jazzu w czwartkową noc, jeśli znajdzie się taki śmiałek, otrzyma cię z siekierą. Ponieważ jest mi zimno i pragnę ciepło mojego ojczystego tartaru, skoro nadchodzi czas, kiedy mam opuścić wasz ziemski dom, zakończę swoją mowę, mając nadzieję, że to opublikujecie oraz że wam to odpowiada. Byłem, jestem i będę najgorszym duchem, jaki kiedykolwiek istniał w rzeczywistości, czy też w wyobraźni. Podpisano Katz z Nowego Orleanu. Nie wiadomo, czy było to oszustwo, czy prawda, ale ludzie wzięli ten list na poważnie. Mimo, że mieszkańcy miasta bardzo lubili imprezy w ogóle, noc 19 marca była najgłośniejszą nocą w historii. Jeden z organizatorów przyjęcia napisał siekiernikowi zaproszenie, obiecując mu cztery głowy. Jednak nalegając, aby trzymał się etykiety. Prosił, aby ten wszedł przez otwarte okno w łazience, ale zostawił drzwi w spokoju. Nikt nie został zamordowany tamtej nocy. Około miesiąc później odbył się proces sądowy Louisa Bessumera. Jednak wojna się już skończyła i nikogo nie obchodziło, czy był szpiegiem, czy nie. Koroner zeznał, że tylko mężczyzna, o wiele silniejszy od Bessumera, mógł zadać samemu sobie takie rany, jakie on miał. Więc sędziom zajęło jedynie 10 minut, żeby uniewinnić go od zarzutu zabójstwa kochanki. Jednak 10 sierpnia zaatakowano kolejnego włoskiego sprzedawcę, Steve'a Bocca. Został zaatakowany siekierą podczas snu. Wyczołgał się z domu, aby otrzymać pomoc od przyjaciela. Mimo, że Bocca wyzdrowiał, nie pamiętał żadnych szczegółów dotyczących napaści. Z jego tylnej drzwi wyłamano deskę, a siekierę zostawiono w kuchni. Z jego domu nic nie zginęło. 3 tygodnie później, 3 września, Kat lub ktoś inny wszedł do domu Sarah Bauman. Jak nie przez lukę w drzwiach. 19-latkę znaleziono nieprzytomną w łóżku z wieloma ranami głowy,
Zachwiano siekierę znalezioną za otwartym oknem. Kolejną ofiarą był Mike Pepito. Do zdarzenia doszło 27 października, we wczesnych godzinach rannych. Jego żona usłyszała odgłosy walki w pokoju menedżera, który przylegał do jej sypialni. Od razu się tam udała, prawie zderzając się z mężczyzną uciekającym z miejsca zbrodni. Mike leżał w kałuży swojej własnej krwi, a narzędziem zbrodni najwyraźniej była siekiera. Zostawiono ją na tylnej werandzie i tym razem wycięto deskę drzwi, aby dostać się do środka. Ich córka pobiegła po policję, wzywając Bena Corcorana, który znalazł panią Pepitą stojącą nad mężem. Wygląda na to, że był to kac z Nowego Orleanu i zamordował Mike'a. Przetransportowano go do Charity Hospital, gdzie zmarł. Pani Pepiton twierdziła, że widziała w jej domu dwóch mężczyzn, nie tylko jednego, i że obaj byli dużych rozmiarów. Pozwólcie, że napiję się herbatki. Po napadnięciu na jej męża obaj uciekli, nie zabierając niczego ze sobą. Co dziwne, w tamtym czasie w domu znajdowało się aż 8 osób, jednak napastników to nie powstrzymało. Inną dziwną rzeczą było to, że pani Pepiton nawet nie krzyczała, a kiedy odpowiadała na pytanie policji, nie wydawała się być zdenerwowana. Jedna z gazet spekulowała o mordercy, zastanawiając się, czy był potworem, szaleńcem, złodziejem, sadystą, czy jakąś pozaziemską istotą. To było pytanie, które zadawali sobie także inni. Ludzie zauważyli, że deski z drzwi na miejscach zbrodni były zbyt małe, żeby przez otwór przedostał się dorosły mężczyzna. Nie mógł także dosięgnąć do zamka, a poza tym drzwi zawsze pozostawały zamknięte. Jak w takim razie dostawał się do środka i wychodził, jeżeli był tylko człowiekiem? No właśnie, bo przesądy w Nowym Orleanie w tamtych czasach nie były niczym niezwykłym. Ludzie mówili o middlemen, którzy rzekomo dźgali kobiety nożem i zabierali je, kiedy traciły przytomność. Byli też black bottle men, którzy mieli zabijać pacjentów szpitala, a następnie oddawać ciała studentom medycyny. Bardziej tajemniczy był gongman, który nosił długą czarną togę i jeździł czarnym samochodem, szukając samotnych dziewczyn. Niektórzy, którzy się go bali, wierzyli, że był złośliwym duchem. Podobno mógł równie dobrze zeskoczyć z drzewa, jak i nagle wyskoczyć ze swojego samochodu. Był też Domino Man, który miał grasować w Gentilly, jednym z przedmieść Nowego Orleanu. Nosił on białą pelerynę z kapturem i skakiwał w grupę dziewczyn, a następnie gonił je, gdy zaczynały biec. Nic dziwnego w takim razie, że wielu mieszkańców Nowego Orleanu zaczęło uważać kata z Nowego Orleanu za ducha, swoistego diabła. W szczególności, kiedy jeden ze świadków powiedział, że widział go ubranego na czarno, z czarnym kapeluszem na głowie. Był wysoki i szczupły, jak większość zjaw. To po części dlatego Kayla Smith, lokalna historyczka, autorka Journey into Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans, zbiera opowieści o kacie. Zainteresowałem się tym, ponieważ spisywałem legendy o wampirach krążące po mieście i zaintrygowały mnie zeznania naocznych świadków, że kat zniknął, jak gdyby miał skrzydła. Był także oczywiście list sugerujący, że był duchem. Nigdy nie znaleziono sprawcy mordercy dokonanych za pomocą siekiery, a w niektórych sprawach nie było nawet śladu włamania. To była bardzo tajemnicza seria morderstw w mieście. Więc zastanawiam się, co by było, gdyby morderca okazał się nie być ludzką istotą. Nowy Orleans zna przypadki z historii ludzi, którzy oszaleli. Pod koniec XIX wieku wiele osób interesowało się wudu. Ludzie zabijali się, bo myśleli, że ktoś rzucił na nich urok. Mieliśmy takie okresy w historii. Możliwe, że te ataki mogły zostać dokonane przez kogoś, kto wierzył, że jest nadludzki. Szaleni na punkcie zabijania ludzie mogą mieć takie złudzenie wyższości. Morderca mógł założyć, że nikt go nie złapie, więc nikt tego nie dokonał. Sprawy zabójstw nigdy nie rozwiązano. W latach 80., kiedy Nowy Orleans był uważany za stolicę zbrodni całego kraju, chciałem napisać o tych nierozwiązanych morderstwach. Jednak uważam, że cała historia została zmieniona przez pisarzy i niektóre fakty zniekształcone. Ciężko powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Jednak istnieją ludzie, którzy uważają, że kat został złapany i zabity.
zasadzie jednoznacznie nie można stwierdzić, co stało się z Katem z Nowego Orleanu, ale uznaje się, że jakaś forma sprawiedliwości, o ile był człowiekiem, miała miejsce. 7 grudnia 1920 roku pani Corti Migla, która zapadła na ospę, miała przepływ świadomości. Odwołała swoje zarzuty dotyczące braci Giordano, przyznając, że kłamała. Twierdziła, że odwiedził ją święty, który kazał jej odkupić winy. Błagała o wybaczenie. Obaj mężczyźni zostali wypuszczeni z więzienia. Wtedy policja otrzymała raport o zdarzeniu w Los Angeles w Kalifornii, który miał miejsce 2 grudnia. Pani Pepitone, ubrana na czarno, zastrzeliła mieszkańca Nowego Orleanu, niejakiego Josepha Mumphrey. Kiedy ten upadł martwy na chodnik, ona czekała na policję, która miała go aresztować. Twierdziła, że widziała, jak wybiegał z pokoju jej męża w dzień, kiedy ten został zabity. Mumphrey miał już wcześniej problemy z prawem. A w czasie, kiedy Katz z Nowego Orleanu zrobił sobie przerwę od zabijenia, czyli pomiędzy 1911 a 1918 rokiem i do ostatniego morderstwa w 1918 roku do pierwszego w 1919, znajdował się w więzieniu. W czasie każdego z popełnionych morderstw był na wolności. Wjechał z Nowego Orleanu zaraz po tym, jak zabito pana Pepitone. Jednak poza zeznaniami pani Pepitone nie było żadnych dowodów, które bezpośrednio powiązywałyby Mumphrey z którąkolwiek ze zbrodni. W niektórych źródłach Mumphrey widnieje jako mafijny zabójca, jednak pomimo sporej liczby właścicieli sklepu spożywczych o włoskim pochodzeniu, które Kat wybierał na swoje ofiary, nie wszystkie z nich były sprzedawcami oraz nie wszystkie miały włoskie pochodzenie. Poza tym mafia z pewnością nie mordowała kobiet. Pani Pepitone odsiedziała 3 lata w więzieniu z 10-letniego wyroku w Los Angeles, a potem zniknęła. Nie było już więcej ataków Kata z Nowego Orleanu, mimo że do tej pory nikt nie wie, kim tak naprawdę był owy Kat. Ale istnieją źródła, które mówią i w sumie, patrząc na to, co przed chwilą słyszeliście, że to pani Pepitone mogła być Katem z Nowego Orleanu, a kiedy jej mąż po prostu odkrył to i to jakby zaczął węszyć i odkrył to coś, to dlatego wymierzyła mu cios. Jest to na pewno teoria prawdopodobna, ale zapewne... być może kiedyś się dowiemy, ale na pewno nie teraz. Skąd jednak cały pseudonim mordercy? No cóż, jak można się domyślić, wziął się od jego modus operandi. Sprawca atakował swoje ofiary siekierą. W niektórych przypadkach Kat wpierw otwierał siekierą drzwi do mieszkania ofiary. Zabójca nie został schwytany ani zidentyfikowany, chociaż morderstwa ustały równie tajemniczo, jak się zaczęły. Tożsamość mordercy jest nieznana do dziś, mimo że proponowano różne rozwiązania. Nie wszystkie ofiary Kata umierały, ale brutalność i zupełna przypadkowość jego ataków steroryzowała społeczeństwo. Niektóre wczesne ofiary to Amerykanie włoskiego pochodzenia. W szczególności syn Pietro Pepitone, który kilka lat wcześniej zabił szantażystę, członka Black Hand, Paula D. Christine. Gazety donosiły, że w to zabójstwo mogła być zamieszana mafia, podobnie jak w przypadku Shotgunmana. Jednakże późniejsze przestępstwa wyraźnie nie pasowały do tego profilu, ponieważ ujmowały znacznie szerszą część społeczeństwa. Do ofiar Kata należała m.in. kobieta w ciąży czy dziecko zabite w ramionach swojej matki. Wydaje się, że Kat czerpał inspirację z Kuby Rozpruwacza, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałem, on, bądź ktoś podający się za niego, wysłał gazetom kpiące listy, w których pisał o przyszłych zbrodniach i twierdzi, że jest nadprzyrodzonym demonem z piekiem. 13 marca, co też już wspomniałem, w gazetach został opublikowany ten list rzekomy od Kata. W liście Kat napisał to, że kwadrans po północy zabije wszędzie tam, gdzie nie będzie grał jazz, no i jak wiemy, zrobiono w całym Nowym Orleanie wielką imprezę i dosłownie wszędzie praktycznie grał jazz i nikt tam tej nocy nie zginął. Nie wszyscy zostali zastraszeni przez Kata. Niektórzy dobrze uzbrojeni obywatele za pośrednictwem gazet wysyłali Katu zaproszenia, aby ten odwiedził ich domy i przekonał kto zginie pierwszy. Oczywiście byli uzbrojeni. W jednym zaproszeniu zapraszający obiecywał zostawić Katu otwarte okno, uprzejmie prosząc o nieuszkodzenie drzwi. Jak przy wielu takich morderstwach, również Kat miał swoje miejsce w kulturze świata. W 1919 roku lokalny autor melodii, Joseph John Davila, napisał piosenkę The Mysterious X-Men Jazz. Też z nutami został wydany przez World Music Publishing Company. Film jest siedzibą w Nowym Orleanie.
Okładka przedstawiała rodzinę z przerażonymi spojrzeniami, grającą muzykę. W 1945 roku wydano książkę Gumbo Jaja, A Collection of Louisian Folk Tales, w której pojawił się rozdział pod tytułem X-Men Jazz. W książce pojawiła się również reprodukcja okładki ze sztucnotami z 1919 roku. Autorka Julie Smith w jej powieści The X-Men Jazz z 1991 roku zastosowała fikcyjną wersję do Koniekata. Zabójstwa kata są również wspomniane w noweli Mussolini and the X-Men Jazz z 1997 roku autorstwa Poppy'ego Brighta. Australijska rockowa grupa muzyczna Beast of Bourbon w 1990 roku wydała album The X-Men Jazz. W powieści Opętani Chucka Palahniuka z 2005 roku, w opowieści Siostry Vigilante jest wzmianka o Kacie. Piosenka amerykańskiego zespołu prog-rockowego One Tone Project z 2007 roku pod tytułem Did Jazz przywołuje także historię Kata. I parę takich jeszcze sytuacji, jak nawet w American Horror Story. Niemniej, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie. Zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania filmu, udostępniania go oraz do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić nowości. Ponownie zapraszam Cię na Instagrama Kamil Kupisz małymi literami bez spacji i do zobaczenia w następnych spotkaniach. Pa, pa.